Cześć, z tej strony Chester. Kolejny moment, kolejna partyjka, kolejna godzina z Wiedźminem. Zaczynamy. Wampir. Miałeś już kiedyś do czynienia z podobnym? Miałem. I jak się skończyło? Pokonałeś go? Geralt! Dokąd jedziesz? Wiedźminie, wracaj tutaj! Masz chronić jej miłość! Nie musiałem z nim walczyć. Nikogo nie zabił. A słyszałeś, żeby ktoś kiedyś pokonał takiego wampira? Pokonał, tak. Ale nie zabił. Ostatecznie zabić go może tylko inny wampir. Wiedźmin mnie nie zapierdolać. Pomóż nam! Zobacz! Tam są potwory! Pantery zaatakowały powóz! Wolni. Trzeba pomóc tym ludziom! Niech wasza miłość zostanie z tyłu! Zajmiemy się nimi! Na pomoc! Ratunku! Odejdź, bestia! Na pomoc! Ratunku! Dobra. Na pomoc! Ratunku! Matko Bosko. O matko. Lecimy, lecimy, lecimy. Pantera prima sort. Uciekajmy. Na pomoc! Ratunku! I. Puf. No, uciekła. Zgrabnie zamiata dupcią. Lecimy, lecimy, lecimy z powrotem. Tyk. Aha. Na pomoc! Ratunku! Dobra, dobra, słuchajcie. Fajnie zabawy. Ruszajmy dalej. Gdyby nie wy, mieli wiele szczęścia, że byliśmy na miejscu. Dziękujemy! Uratowaliście nam życie! Futro. Gnoju. Cię nie zapieprzają. Woń do kusi. Wracaj do mnie. Szybciej. Kanario. Płotko znaczy się. Opowiedz mi więcej o tej winnicy. Castel Ravello. Jest najlepsza w całym Tucsonu. Zarządza nią stary mistrz winiarski Fabrizio. To człowiek godny zaufania? Zajmuje swoje stanowisko od lat. Jak dotąd nie było z nim żadnych problemów. Jak myślisz? Wino i wino, a ja wolę winiarki. Ach, te docinki. Kapitan de la Tour! Nie spodziewaliśmy się nikogo ze stolicy. Ja... Słyszałeś pewnie o atakach bestii. Mamy pełne ręce roboty. Zwłaszcza, że ostatnio zaatakowała w ogrodach pałacowych. Ale mam nadzieję, że jaśnie oświeconej nic się nie stało.
Miło, że pytasz, mistrzu Fabrizio. Nic mi nie jest. Wasza miłość? Nie zostaliśmy uprzedzeni. Natychmiast każę wyszykować salę bawialną. To nie będzie konieczne. Jak widzisz, nie przyjechali... Oczywiście. Coś się zacina. Czy mogę spytać, co w takim razie sprowadza was do Castel Ravello? Przyjechaliśmy do ciebie. Mamy kilka pytań. W tych stronach wypada się przedstawić, zanim zacznie się zadawać pytania. To Geralt z Rivi, Wiedźmin. Przyjechał do Toussaint na moje osobiste zaproszenie. To znaczy? To znaczy, że moim życzeniem jest, żebyś traktował go z należytym szacunkiem. Oczywiście, wasza miłość. Słyszysz, Wiedźminie? Fabrizio z radością odpowie na wszystkie twoje pytania. Chcemy z tobą porozmawiać o winie San Greal. Służę. Jak mogę pomóc? Co się dzieje? Kto zawozi beczki z winem do pałacu? Mamy tutaj własny garnizon. Ci żołnierze służą nam od lat i odpowiadają za to wino głową. Podejrzewamy, że wino mogło zostać skradzione. Nie mieliście ostatnio żadnego włamania? Włamania? Nic mi o tym nie wiadomo. A kilka dni temu przeprowadziłem kontrolę stanu i wszystko zgadza się z ewidencją. Beczki leżą bezpieczne w piwniczce. Ręczę za to. Widzę, że zadając pytania, daleko nie zajdziemy. Tylko marnuj... Ale wasza miłość, jak mam to rozumieć? Mistrzu Fabrizio, mamy dowody na to, że ktoś uzyskał dostęp do San Greal. A to oznacza, że możliwości są dwie. Albo kłamiesz mi tutaj w żywe oczy, albo jesteś idiotą, któremu ukradli wino i który się nie zorientował. W obydwu wypadkach odpowiesz za to. Ale... Milcz i słuchaj. Osobiście dokonam kontroli, a ty masz czas do namysłu. Jak wrócę, będę oczekiwać odpowiedzi. Przypomnij mi, w którym miejscu składowany jest San Greal? W głównej piwnicy. Tu zaraz za rogiem. Już pokażę. Trafię. Ty dasz mi tylko klucz do piwniczki i poczekasz tutaj. Oczywiście, wasza miłość. Oto on. Chodźmy, Wiedźminie. Poczekamy tu sobie. A co, jeżeli to Fabrizio szantażuje wampira? Bierzesz to pod uwagę? Ma swoje wady, ale nigdy nie poważyłby się na coś takiego. Jest bardzo lojalny. Zawdzięcza mi wszystko, co ma. Jego ojciec przehulał rodowy majątek. Jedyne, co pozostawił synowi, to wyjątkowa wiedza na temat wina. Fabrizio żył jak żebrak, dopóki nie mianowałam go rządcą Castel Ravello. Dopiero wtedy stanął na nogi. To od czego zaczynamy? Sprawdźmy, czy liczba beczek się zgadza. Tu leży księga z ewidencją. Diariusz winifikacji. Fermentacja zakończona bez problemów. Obciąg znad osadu. Jest rozlew do beczek. Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza. Dokumentacja jest To szukajmy innego tropu. Benoit mówił, że plamka pochodziła z rocznika 1269. Znajdźmy go. Est est. Chyba każdy słyszał o tym winie. To najlepsze wino na świecie. Castel Ravello z niego słynie.
Erwelus. Lubię je. Jest mocno wytrawne. To świetne wino, masz dobry gust. Fiorano. Jaskier za nim przepada. Tak. On i jego wyszukany gust. Więc to musi być tu. Nie. Tu składują pomino. Muszę kiedyś się na górę, o jest. No jest. San Greal, rocznik 1270. To nie ten rocznik. Szukamy dalej. Czyli może po drugiej stronie. San Graal. Te beczki są z 1268 roku. Jesteśmy blisko, ale to nie ten rocznik. Jest. Rocznik 1269. I co teraz? Sprawdzimy, czy któraś z beczek nie jest pusta. Chcesz je otwierać? Na razie możemy je ostukać. Jak któraś wyda głuchy dźwięk, to wszystko będzie jasne. Pełna. Ta jest pełna. Ta jest pełna. Pełna. Ta jest pełna. Pełna. Wygląda na to, że wszystkie beczki są pełne. To jednak ślepy trop. Pełne może tak, ale pytanie, czy w środku jest San Greal. Łap szpunt, młotek i otwieramy. Jedna po drugiej, a potem będziemy kosztować. Mam też punty. To do roboty. Otwieramy beczki. Gotowe. Przesuń się. Sangria. Sangria. Jak? Wszędzie poznam ten smak. To jest dobre. Obrzydliwe i kwaśne. Może zepsuło się. To niemożliwe. To nie wino, to jakaś zlewka, która nigdy nie powinna trafić do beczki. Na pewno nie znalazło się tutaj przez przypadek. Zobaczmy, co mistrz Fabrizio ma do powiedzenia na ten temat.
Mistrzu Fabrizio, bardzo się na tobie zawiodłam. Ależ, wasza miłość, ja... Jesteś tylko o krok od ścięcia. Mów prawdę, masz jedną szansę. Przyznaję się, sprzedałem paczkę Sangreal. Błagam o wybaczenie. Dlaczego to zrobiłaś? Skusili mnie. Płacili naprawdę dużo i dałem się namówić. Mało ode mnie dostałeś? Chciałem wykupić swój majątek rodowy. Tutaj nic nie jest moje. Mam dach nad głową, mam co jeść, ale co to za arystokrata bez własnej ziemi? Powiem wszystko, ale okażcie litość. Komu sprzedałeś to wino? Kilka tygodni temu w barzanciarni zaczepił mnie bogaty szlachcic. Opowiadał, że jest dyplomatą i że ma na dworze świetne układy. Zaproponował, żebyśmy wspólnie ubili interes. Kilku jego klientów oferowało zawrotne sumy za choćby kropelkę Sangreal. On miał zająć się pośrednictwem. Jak nazywał się ten człowiek? Nie ujawnił mi swojego imienia. Był wysoki, czarnowłosy i mówił z zagranicznym akcentem. Twierdził, że pochodzi z Cintry. Na dworze nie ma żadnego cintryjskiego szlachcica. Powiedz, jak przekazałeś to wino? Spotkaliśmy się pod osłoną nocy, w ruinach warowni Astre. Przyszło kilkunastu ludzi. Byli uzbrojeni i źle im z oczu patrzyło. Przywiozłem beczkę, przełożyli ją na swój wóz i rozjechaliśmy się. Każdy w swoją stronę. I tyle? Więcej ich nie widziałeś? To znaczy... Kilka dni temu przysłali posłańca. Chcieli kolejną beczkę. I... Właściwie byłem już gotowy do kolejnej dostawy. Tyle wystarczy. Wiem już wszystko, co potrzeba. Wasza miłość. Błagam o wybaczenie. Zejdź mi z oczu! Kapitanie, niech twoi ludzie odprowadzą Fabrizia do lochu. Będzie odpowiadał za zdradę stanu. To co teraz, Wiedźminie? Teraz zastawimy pułapkę. Trzeba złapać złodziei wina. Ten cintryjski szlachcic może być naszym szantażystą. Pojadę z następnym transportem, a Damien z żołnierzami będą mnie osłaniać. Wyjątkowo się z tobą zgadzam. Zróbmy tak. Daj znać, jak będziesz gotowy. Nie ma na co czekać. Zaczynajmy. Wyruszamy natychmiast. Pojedziemy przodem i obstawimy teren. Ty weź wóz i dołącz do nas na miejscu. Dobrze. Jak zacznie się wymiana, czekajcie na mój znak. Spokojnie. Teraz czekamy. Jest i pan winiarz.
to nie on. Hej. Panie, piłem. Spokojnie. Ludzie święci, przecież... Nie, no tutaj akurat to już było... Nie wiem, takie lagi. Klikam, nic nie mogę zrobić. Poza tym ci są tacy podobni. O tej godzinie. Czwarta, piąta jest. Czwarta. Ragnarok. Dobra, panie, też. Kurde, trzeba wyjść z tego gówna. No ludzie święci. Skąd ich tylu? A zaraz. Wydaje mi się, czy miałeś czekać na mój znak. Taki był plan, ale... Świetny strzał. Dobrze, że zareagowałeś. Mogło być różnie. Do usług. To była dobra walka. Udało nam się złapać jednego z tych drani. Chodźmy, zadamy mu kilka pytań. Wiedźminie, jeszcze jedno. Myliłem się co do ciebie. Cóż, nie miałeś powodów mi ufać, ale jest w tym też moja wina. To prawda. Nie jesteś najbardziej przyjaznym z ludzi. W każdym razie widzę, że naprawdę próbujesz pomóc. I doceniam to. Chodźmy do jej miłości. Czeka nieopodal. Czemu nie jestem zdziwiony, że postanowiła nadzorować wszystko osobiście? Pańskie oko konia tuczy, Wiedźminie. Widzę, że zaczynasz to rozumieć. Przyprowadźcie tego waszego jeńca. Trzeba mu zadać kilka pytań. Dużej właśnie nie spływam. Kapitanie, czyń honory. Kto was przysłał? Nazywają go pies i mówią, że jebał twoją matkę. Jeszcze raz, kto was przysłał? Narzeczony twojej starej. Poczekaj. Jego wola. Jak nie chce, niech nie mówi.
pomoże nam w inny sposób. Wiedźminowi na pewno przyda się przynęta na bestię z Bokler. Że co? Oczywiście, że się przyda. W takim razie jest twój. Kapitanie, niech wasi ludzie znajdą mi mocny sznur. Taki, żeby przypadkiem się nie zerwał, jak podwiesimy tego tu na drzewie. Sznur? Żywa przynęta dobrze działa na potwory. Pod warunkiem, że mogą poczuć zapach jej krwi. Ale o to już zatroszczę się sam. Co? Nie, kurwa, nie! Nie pozwólcie! Nie drzyj się i oszczędzaj siły. Przed tobą długa noc. Nie, nie pozwólcie. Powiem! Gdzie mieliście zawieść te beczki? Nie wiem. Kapitanie, jednak będziemy potrzebować tego sznura. Naprawdę nie wiem. To Hornic dowodził i tylko on wiedział, gdzie mam jechać. Ale teraz leży martwy. O tam! Ostatnio wieźliśmy beczkę do magazynu portowego. Ale gdzie teraz? To nie wiem. Naprawdę, uwierzcie. Kto cię wynajął? On mnie zabije. Na razie bardziej powinieneś martwić się mną. Co to za on? No już, gadaj. Mówią na niego Fintryjczyk. Nigdy go nie widziałem, ale wiem, że to on werbował ludzi na akcję. Tak się mówiło, że pracujemy dla Fintryjczyka. Więcej nie wiem, przysięgam. Zabrać go i zamknąć w lochu. Tam poczeka na sąd. Kapitanie, jedziemy do miasta. Zbierz ludzi i szukajcie tego Cintryjczyka. Na pewno ktoś jeszcze go widział. Tak jest, wasza miłość. Jak tylko będę coś wiedział, stawię się w pałacu. Nie wracam do pałacu. Nasza misja się jeszcze nie skończyła. Razem z Wiedźminem poczekamy na ciebie na posterunku przy porcie. No dobra. Ruszajmy do miasta. Ale zdziwisz, jak to się mówi. Kurczę, jeszcze w sobotę będę musiał to zmontować. Jeszcze dokończę tą mapę, ja pierniczę. A tu się TDD trzeba uczyć. Nie aruj mi tu. Nie aruj mi tu, bo to się nagra. Spóźnij. Ej, mogę ruszyć myszką. Spokojnie. Przyjdzie. Chyba. Chciałabym już coś wiedzieć. Jak możesz być tak nieludzko spokojny? To efekt uboczny mutacji. Wiedźmini rzadko się denerwują. Fajnie. Myszka delikatnie. Coś mu się stało? Kapitan wygląda na takiego, który potrafi o siebie zadbać. Może i potrafi. Ale ten Cintryjczyk to nie byle jaki przeciwnik. Dawaj się uczyć. Udało mu się wykraść książęce wino sprzed nosa moich gwardzistów. Gdyby nie przypadek, nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. A przede wszystkim to on wyznaczał wampirowi kolejne ofiary. Trzeba nie lada tupetu, żeby szantażować takiego potwora. Wciąż nie wiemy, czy to Cintryjczyk stoi za porwaniem i szantażem. Mógł zajmować się tylko kradzieżą wina. Nawet jeżeli tak było, to potem sprzedawał je szantażystom. Jak dla mnie, to czyni go współwinnym. Bez względu na to, czy to Cintryjczyk jest odpowiedzialny za te morderstwa, musimy go znaleźć. Nawet jeżeli nie jest to jego sprawka, to może wiedzieć, kim jest nasz szantażysta. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, równie ważna jak to, kto zlecił zabójstwa. Dlaczego to zrobił? Słyszysz? Ktoś idzie.
tak długo? Powinieneś tu być już kilka godzin temu. Okazało się, że Cindryjczyk nie pracuje sam. Walczymy nie z jednym człowiekiem, a z całą grupą. Nasłał na nas kilku bandytów i wywiązała się walka. Jeden z gwardzistów ma złamaną rękę, a drugi strzaskane kolano. Będzie kuleć. Za twoją głowę, Wiedźminie, też podobno wyznaczył niemałą nagrodę. Jestem przyzwyczajony. Nie pierwszy raz ktoś na mnie poluje. No tak. Wyobrażam sobie. Sprawdziliśmy, kto wynajął ten magazyn portowy, do którego wcześniej wieziono wino. Okazało się, że najemcą był podstawiony żebrak. Znaleźliśmy go i przepytaliśmy. Tego mężczyznę, który zapłacił za wynajęcie magazynu, spotkał żebrząc pod bażanciarnią. Tam pomógł nam zwykły przypadek. Kelnerka przypomniała sobie, że niechcący wylała wino na szlachcica mówiącego z cyntryjskim akcentem. Jak wyglądał? Podała rysopis, jakich wiele. Przystojny, przyzwoicie ubrany mężczyzna z brodą, żadnych znaków szczególnych. Właściwie równie dobrze to mógł być każdy, ale na szczęście pamiętała, kim była jego towarzyszka. Cintryjczyk spotykał się z Cecylią Belante. Z tą śpiewaczką? Słyszałam o niej, podobno jest bardzo utalentowana. Z tą samą. Natychmiast udaliśmy się do jej domu. Cecylii nie było, ale przesłuchaliśmy jej służbę. Jedna z pokojówek twierdzi, że Cecylia ma się dziś wieczorem spotkać z cintryjskim szlachcicem. Zaprosiła go na przyjęcie organizowane przez Mandragorę. Co to za Mandragora? To klub, który zrzesza miejscowych artystów. Malarzy, rzeźbiarzy, ale też trubadurów i tancerki. Nigdy o nim nie słyszałem. Robią wokół niego otoczkę bardzo ekskluzywnej loży dla wybranych. Co jakiś czas urządzają przyjęcia, na które zapraszają tylko bogatych mecenasów. Zakładają maski balowe, a potem piją i flirtują. To jakieś. Wygląda na to, że jeżeli chcemy go dopaść, to musimy iść za nim na przyjęcie. Wiedźminie, czytasz w moich myślach. Zbiorę ludzi i otoczymy miejsce spotkania. Mysz się nie prześliźnie. Wykluczone. Jeżeli Cintryjczyk rzeczywiście ma ludzi w mieście, to może się zorientować i znowu nam ucieknie. Ładne macie uchwały. Racja. Musimy działać ostrożnie. Najlepiej będzie pójść tam i wtopić się w tłum. Dokładnie tak zrobimy. My? Wasza miłość. My, to znaczy ja i Geralt. Pójdę z Wiedźminem. Przyda mu się moja pomoc. Gdzie odbędzie się to przyjęcie? Mandragora spotyka się zawsze w tym samym miejscu, w rezydencji na terenie Górnego Miasta. To bardzo elitarna okolica. Geralt, przebierz się w coś odpowiedniego i spotkajmy się w Górnym Mieście w zaułku Szalbierzy. No. Wielki wypadek. Powodzenia. Oby udało się wam go dopaść. Trzeba podwoić patrole. Na wszelki wypadek. Zuchwały drań z tego cintryczy. Biegnij. Puk. O, poszedł spać. Chyba. Co to jest? Thank you.
dlaczego nie masz swoje imiona? Nie wyglądali na miejscowych. Damien miał rację. Rzeczywiście na mnie polują. Co to jest? No tak, tak. Pewnie znowu schlał mordę. Ty, porozmawiam może. Ma coś ciekawego powiedzenia. Jak lubisz. Masz chęć na jakąś akcję? Koński podryw. Zaraz pójdę po płotkę i zacznę po niej skakać. To będzie koński podryw. Skakać koniem po płotce, potem po dziwce, no. Tutaj. A, przebiorę się. Nie wiem, czy to nie będzie głupie. Szybciej, szybciej. Pyk, pyk, pyk. Tu jest Beauclair. I wszystko. Sakreble, co za styl. No, widać, żeście z północy. Słucham? No dobra, dobra, tu nie ma co słuchać. Tu trzeba się przebierać. Bardzo proszę, zapraszam do mojego salonu. O. Masz ochotę na pa... Może zagramy czymś innym. Cholera. Trzaskający głos może się przydać. Wow. No. Świetnie. Kurtuazyjna wymiana. No.
Remis. Dobra. Czy krowa powinna wzrosnąć do 1? Nie wzrosła. O. Szpiega. O, Geralt Cyrilla. Tego się chyba nie da jakoś skiepścić mega. Ciężko, żeby tam to pomogło. Ciężko będzie wygrać, oj. O matko boska. Matko bosko. Chyba nic nie mogę zrobić.
dzikie plejsy. Ty. O, witam po... Żarty na... Ależ proszę u... No, szybciej to zróbmy. Co jest? Aha. To chyba tyle. Dzięki. Zawsze do usług. Urszuk. Chyba bardziej elegancki niż w poprzednich wersjach. Łup. Ładnie to wygląda. Ładna melodia. Zejdź mi z drogi. Skaczemy, skaczemy. Ej no kurwa, daj spokój. Rozejść się! Prezentacja pomnika Reginalda Dobry zostaje zawieszona. Proszę się roz... Co tu się dzieje? Święty Lebiodo, miej mnie w swojej opiece, bo nie zdzierżę. Mówię chyba wyraźnie, nie ma dziś pokazu. Poczekaj! Ty jesteś ten słynny wiedźmin, Geralt z Rivii? Co to za robota? Chodzi o pomnik Reginalda Dobry. Sprawa jest bardzo delikatnej natury, ale dobrze zapłacę. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Zainteresowany? No dalej. Jakby ci to... Jeden obraz znaczy więcej niż 1000 słów. Chodź ze mną. Pokażę ci. Dobra. No, i co powiesz? Oto i on, nasza duma. Reginald Dobry. Niezrównany kochanek, niepokonany szermierz nad szermierze, a do tego jedyny w swoim rodzaju wirtuoz gry na harfie. Wirtuos. Dobra. No i co z nim? Jakby to ująć... ukradli mu jaja. No zaraz. Ukradli jaja? Posągowi? To nie jest byle jaki posąg. To jedyna autentyczna i certyfikowana kopia, do której wykonania Reginald użyczył odlewu własnych genitaliów. Dzięki temu każdy, kto je... pogłaskał, zyskiwał niesamowitą, miłosną witalność. Tak, z opłaconym biletem, oczywiście. Wiedźminie, musisz odzyskać te jaja. Nie. Są jacyś podejrzani? Biorąc pod uwagę, jakim skarbem są jaja Reginalda, mógł być właściwie każdy. Kto nie chciałby ich mieć na własność? No ja... Wiesz, kiedy dokonano kradzieży? To musiało stać się najwyżej kilka godzin temu. Jeszcze niedawno oprowadzałem ostatnią grupę i jestem pewien, że jaja były na miejscu. Muszę się tu rozejrzeć. Zrób wszystko, co uważasz za słuszne, ale błagam, odzyskaj jaja Reginalda. Cała turystyczna gospodarka Beauclair na nich wisi.
Musi się udać. Oryginalne. Wyraźne ślady piłowania. To była bardzo precyzyjna kastracja. Zaschnięta plamka krwi. Spokojnie, Reginaldzie. Spokojnie. Niedługo będziesz cały i zdrowy. Hej. Chyba znalazłem jakieś bugi. Jaja, Reginald. Do 10 Elni tutaj robią sobie polewkę. Z artystów. Uda się. Musi się udać. Spokojnie, Reginaldzie. Spokojnie. Uda się. Odzyskaj jaja. Spokojnie. Na gwoździu wisi kawałek płaszcza, mocno spryskany wodą kolońską. Zapach powinien prowadzić do złodzieja. Tutaj wszyscy wino i wino, a ja wolę winia. Zapach prowadzi do tych drzwi. Chyba nie w porę. O, widzę, że przeszkadzam. To nie jest to, na co wygląda. Słowo honoru. No, to potknąłem się, a ona... Psst, Hughes, to nie on. Ja przysięgam. To wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczny. Co? Poczekaj, to nie jest mój mąż. Że co? Nie twój mąż? Kim jesteś i co robisz w moim domu? Natychmiast się wynoś, bo wezmę straż. Grzeczniej, dziadku. Chcę z tobą pomówić. Wydaje mi się, że nie mamy o czym rozmawiać. Ależ wprost przeciwnie. Mamy. Muszę przyznać, że jesteś w znakomitej formie jak na swój wiek. No, zdrowe odżywianie i lampka wina z rana świetnie konserwują. To ciekawe, naprawdę ciekawe. A słyszałeś może kiedyś o posągu Reginalda Dobry? Każdy w tym mieście o nim słyszał. Reginald to nasz bohater narodowy. Rzeczywiście. Skoro jesteś tak świetnie poinformowany, to może wiesz, kto ukradł mu jaja? Ja wszystko wyjaśnię. To... Rosalinda? Wiem, że tam jesteś. Ty i ten twój gach. No nie, jeszcze on? To naprawdę nie jest mój dzień. Mam cię, parchu! Stawaj do walki, ty! Zaraz, co tu się dzieje? Rosalinda, jednego jeszcze bym ci wybaczył, ale dwóch! Zaraz. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Masz mnie za naiwnego? Zaraz się oduczę dobierania się do cudzych żon. Nie.
mam na to czasu. Wracaj do domu. Tak. Tak. Nie wiem, kim jesteś, ale gdyby nie ty, to byłoby ze mną krucho. Dzięki. Dzięki za ratunek. To teraz może porozmawiajmy. Rosalindo, kochanie, bardzo cię proszę. Zostaw nas samych. No dobrze. Przyznaję się. To ja ukradłem te jaja. I nie uwierzysz. One naprawdę działają. My z Rosalindą dzisiaj, wyobraź sobie, trzy razy. Trzy razy? Robi wrażenie. No nie? W moim wieku? To więcej niż przez ostatnie 10 lat. Mimo wszystko ukradłeś te jaja i musisz je zwrócić. Słuchaj, a może się jakoś dogadamy? Zostaw mi jaja. Ja ci zapłacę. Nie daj się prosić. Dzięki. Nie ma mowy. Muszę zabrać te jaja. Daj ci spółkę. A jakbyś mi je zostawił jeszcze na dzień? Albo dwa? No. O góra trzy, co? Nic z tego. Przykro. W sumie... Dobrze, że w ogóle mogłem z nich skorzystać. Proszę, oto one. Dzięki i powodzenia. Myślę, że bez nich też całkiem nieźle sobie poradzisz. To jest w ogóle już poniżej godności. I wszystko jest w porządku. Poniżej krytyki jest to zadanie. Czy trzeba było mu wpieprzyć? Staruchowi się zachciało, no. Tak, to jest w ogóle niedorzeczne. Pysk trzeba było mu dać. Za niegodziwość. Jak? Udało ci się odzyskać jaja Reginalda? Proszę, odzyskałem je. Niech mnie Lebioda uściśnie, to naprawdę one. Mam nadzieję, że ta drobna nagroda odpowiednio wyrazi moją wdzięczność. Wpadnij też jutro na uroczyste odsłonięcie i pogłaskaj Reginalda zupełnie za darmo. Niech stracę. Nie. O, Wiedźmin! Ten, co go księżna pani wezwała. Wiem, że księżna pani. Hej! Ale mam lenia. To jest, kurde, nieprawdopodobne. Jaja Reginalda. Dobra. Co? Następna godzina w następnym filmie. Cześć. Do zobaczenia.